Ćwiczyć w domu może każdy i do tego zachęca Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Wrocławskiej, które tworzy z trenerami i studentami cykl treningów online, bo przecież to wysiłek fizyczny pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Na Facebooku Akademickiego Klubu Sportowego publikowany jest zestaw różnorodnych ćwiczeń. W ten sposób trenerzy pragną zachęcić studentów i pracowników Politechniki do dbania o sprawność fizyczną. Trening wprowadzający przygotowała studentka Elżbieta Skrzypek. Z kolei Jakub Osóbka zaprezentował, jak prawidłowo dbać o kręgosłup. Witajcie do mojego studia Ćwicz w domu z PWN. Dzisiaj stawka prozdrowotna, ćwicz zdrowo, a właściwie żyj zdrowo. Dzisiaj o rozciąganiu kanapowym, czyli ćwiczeniu, które zapobiega temu, co nam się przydarza podczas siedzenia. Stany bólowe kolan, stany bólowe bioder, stany bólowe kręgosłupa lędźwiowego. Trenerzy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWR zachęcają do regularnych ćwiczeń. Rano, w przerwie między kolejnymi wykładami i zajęciami online czy oglądaniem seriali. Chciałam Wam dzisiaj zaproponować trening spokojny, delikatny. Prowadzę m.in. zajęcia Calanetics'u i właśnie taką propozycję chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Zrobimy rozgrzewkę razem. Trening zatytułowany Wariacje na temat przysiadu. Przysiad wydaje mi się najprostszą, jednym z najprostszych ćwiczeń, które właściwie każdy potrafi wykonać. Nie potrzeba do niego sprzętu, przestrzeni. Treningów jest masa, każdy znajdzie coś dla siebie. Między innymi można nauczyć się żonglować. Żonglowanie jest świetną czynnością, która cudownie wpływa na nasz mózg. Poprawia koncentrację, poprawia koordynację ruchową, poprawia refleks, poczucie rytmu. Jest świetnym trikiem na przyjęcia. Dzięki ćwiczeniom po kwarantannie dużo łatwiej będzie wrócić do uprawiania sportu w ramach sekcji czy zajęć WF-u. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku Akademickiego Klubu Sportowego PWR-u. Echo 24, Marta Wrońska. Na dzisiaj to tyle. Ćwicz w domu z nami albo ćwicz sam i do zobaczenia w następnym odcinku.